Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Przyjemne niedzielne popołudnie. Z tej strony: Paweł Wierzowski i Maciej Kapitan Wisowski, tworzący w dniu dzisiejszym, dzięki uprzejmości Pawła, materiał o tym, jak to dobrze żyje się w Rosji. O, no, żyje się bardzo dobrze. Słuchajcie, przedstawimy dzisiaj Wam 10 punktów, jak co niedziela. Zaczniemy sobie nietypowo, bo zaczniemy od ropy naftowej. Nie jest na pierwszym czy drugim miejscu, jest dosyć daleko, dzisiaj na dziesiątym. A mamy następną deklarację wicepremiera Nowaka, który zapowiedział, że w sierpniu Moskwa zamierza ograniczyć produkcję ropy naftowej o kolejne, o kolejne. Baryłki. Mówimy tutaj o 500 tysiącach baryłek dziennie, co by znaczyło, że Moskwa krem od początku roku zmniejszał tą produkcję w styczniu. Znaczy deklarował, że zmniejsza, może tak. Do tego przejdziemy. W styczniu deklarował, że to będzie 500 tysięcy, potem w marcu znowuż 500, w lipcu znowuż mówił, że mm, będzie zmniejszało 500, tak? Czyli cały czas jak gdyby. Do tego momentu miało być o 500, teraz ma być o milion. No łącznie, jeżeli popatrzymy z Arabią Saudyjską i innymi krajami, no to będzie mocno po, powyżej dwóch milionów baryłek dziennie. I generalnie e... stała śpiewka u nich te 500, co chwilę, ale jakoś tak tego nie widać na rynku. Tak, znaczy problem, który jest i który ma Arabia Saudyjska i kraje OPEC z Rosją. Jest taki, że Rosjanie utajnili dane dotyczące produkcji. A więc ta liczba, ile oni w tym momencie produkują, no to wiedzą tylko sami Rosjanie. No i oni mówią tak. Jeżeli ktoś się pyta, to mówią, że tak, zmniejszyli. Jeżeli patrzymy na dane dotyczące ruchu, ruchu tankowców, no to w tym wypadku. Nie widzimy tego zmniejszenia, albo nie widzimy aż, takiego, aż tak znacznego. Ostatnio było, co prawda, ja o tym mówiłem tydzień temu, w czerwcu mieliśmy zmniejszenie aż o milion, były takie tygodnie, dwa, natomiast wynikało to z remontów w Primorsku. Jak to będzie w lipcu? No, jeszcze nie mamy, ja przynajmniej nie mam danych, może ktoś już ma za pierwszy tydzień lipca. Natomiast no, tu spodziewamy się cały czas zwiększonego eksportu. I pomimo tego, że Rosja wydaje się, że eksportuje tyle samo co w zeszłym roku, jeżeli chodzi o wolumen, no to okazuje się, że zmiana tych partnerów handlowych oraz pułap cenowy i sankcje, które podobno nie działają, spowodowały, że. Ich zarobek jest o 50% mniejszy. I to podają sami Rosjanie. To jest około 2,8 biliona rubli, jeżeli chodzi o dochody budżetowe. Tak, Nie mówią o dochodach firm, tylko mówimy o podatkach, które spływają ze sprzedaży ropy naftowej. Mamy 2,8 biliona, tak? O 50% mniej niż w zeszłym roku. I to jest na pewno odczuwalne, bo kolejne punkt Twojego dzisiejszego zestawienia no, w jakiś sposób się z tym wiążą. Pomimo tego, że prasa, yy, oficjalna media, no i nawet co niektóre, że tak powiem, bezrefleksyjnie drukujące to, co podaje propaganda moskiewska, media u nas, twierdzą, że jest inaczej. Yy, tak. I jeszcze jest jedna rzecz, którą. Ja zwracałem uwagę, jeżeli chodzi o problemy, słuchajcie, z benzyną. Wszystko wskazuje, że Rosjanie ograniczają prawdopodobnie produkcję, ale produkcję ropy, którą potem normalnie rafinują. Bo tutaj, jeżeli chodzi o dane na temat rafinacji, no wydaje się, że ta rafinacja spada, dlatego że mamy niedobory tej benzyny. I być może za moment będą również niedobory diesla. No to jest związane z tym, o czym sobie mówiliśmy, czyli z planowanym, ze zwiększeniem cen hurtowych benzyny i diesla oraz z planowanym zniesieniem, czy zawieszeniem tak zwanego amortyzatora paliwowego, tudzież tłumika paliwowego, chodzi o dopłaty, dla rafinerii, dla rafinerii do cen detalicznych, do tej pory robił to rząd, ponieważ nie ma pieniędzy, za chwilę sobie o tym powiemy, no to postanowił, że te dopłaty zostaną zawieszone od września, natomiast no rynek już teraz reaguje i firmy naftowe praktycznie przestają, przestają znaczy inaczej, zmniejszają ilość rafinowanego, rafinowanej ropy i dostarczanego paliwa, Natomiast na papierze cały czas tego nie widzimy. Czyli mamy taką sytuację, że oni raportują, że to paliwo jest produkowane, natomiast to paliwo nie do, w jakiś cudowny sposób nie jest dostarczane do stacji końcowych. No to no jest dosyć tak powszechna to... praktyka w krajach takich, powiedziałbym, postsowieckich. Mhm. Je, obywatele udają, że płacą podatki, oni udają, że coś robią z tymi pieniędzmi z tych podatków. Wszyscy wszystkich oszukują i wszyscy są zadowoleni. No tak chyba nie do końca, bo ci Rosjanie, jak w niektórych regionach, nie mogą kupić benzyny. No to nie są chyba zadowoleni, albo jak muszą stać w kolejkach, no to też nie są zadowoleni. Okej, okay, nie są zadowoleni, a... ale yy, czarny rynek na pewno działa. Wiesz, co jeszcze, właśnie nie. To wygląda tak, że to nie jest jeszcze tak powszechne, żeby się stworzył czarny rynek. Dotyczy kilku regionów. W niektórych regionach też ceny na niektórych stacjach zostały podniesione. No i potem te stacje bardzo często przez władze były zamykane, były kontrole i tak dalej. No, zobaczymy, jak się to rozwinie, bo takie sprawdzam, pewnie będzie we wrześniu, kiedy to zawieszenie wejdzie w życie. Dlatego tam jest coś, co Rosjanie sobie wymyślili, rosyjski rząd, że jeżeli będzie brakować tej benzyny, no to zakażą eksportu paliw. Znaczy, zakażą, może nie w ten sposób, że zakażą zupełnie, tylko już są wprowadzone tak zwa, zwane kwoty i limity eksportowe. Czyli na dany powiedzmy miesiąc dana firma ma limit. No jeżeli się okaże, że według danych rządowych ta firma nie dostarcza wystarczającej ilości paliwa na rynek krajowy, no to musi się liczyć, że te limity zostaną jej zmniejszone. Taka, wiesz, taka kara, nie? No to tak Rosjanie lubią się no Pod warunkiem, e, że będzie to karać. weryfikowalne. Tak, no tam, no to tak jak sam mówisz, no to jest wielkie pole do nadużyć, tak? Bo może się okazać, że no znowuż na papierze oni dostarczyli, bo ktoś potwierdził, że faktycznie tyle wyprodukowali, a będziemy mieli braki na stacjach, tak? A więc to może się okazać również kolejna fikcja, którą Rosjanie wprowadzają. Po co? Szczerze powiedziawszy nie wiem. Tak, wydaje się, że no jedyny powód jest taki, że faktycznie rząd potrzebuje pieniędzy i jest olbrzymia dziura budżetowa, no bo innego powodu tutaj nie znajduję. No i oczywiście, no drugi powód, no oni nie chcą zwiększać tej ceny na stacjach końcowych, detalicznych. Oni chcieliby, żeby to rafinerie dopłacały do tej ceny, zmniejszając sobie marż, marżę, tak? czyli dopłacając do tego kra no, paliwa krajowego. Do tego a zbiście. zarabiając na tym, na tym eksportowym. Tylko, że na, tym eksporto na to eksportowe są nałożone sankcje, więc to wszystko nie jest takie proste. Przejdźmy sobie teraz do miejsca dziewiątego. Bo mamy najnowsze dane, jeżeli chodzi o rosyjski budżet i dziurę budżetową. Ta, jeżeli chodzi o czerwiec, zmniejszyła się. Rosyjski rząd i ministerstwo finansów podało, że w czerwcu zanotowano 816 miliardów rubli nadwyżki. Tak, I ja bym mniej powiedział. By to wyglądało. Ja bym powiedział, że Prze... to bardzo mhm. koresponduje z informacjami, które próbowali przemycić różnymi innymi kanałami. Tak aby to, mhm. to co podali potem na koniec oni nieoficjalnie, było prawdopodobne. Ale ja w to jakoś nie wierzę. E, znaczy tu jest jedna uwaga. Ja mówię, że za czerwiec, natomiast rosyjski rząd od jakiegoś czasu utajnił i nie publikuje raportów miesięcznych. To, co podają, to podają od stycznia do czerwca, czyli mówią, najczęściej to wygląda tak, że e, mówi się, że dziura budżetowa, jeżeli chodzi o dane od stycznia do, czerw do końca czerwca, zmniejszyła się o, o 816 miliardów rubli, czyli prawie bilion, dosyć dużo A, i jeżeli padają jakieś pytania ze strony rosyjskich dziennikarzy, czy to było w czerwcu, to mówią, że no to jest korekta poprzednich również miesięcy. No i tutaj na koniec roku będzie jakieś dokładniejsze sprawozdanie. Tak, a więc to nie jest tak, że oni twierdzą, że to jest tylko czerwiec, tylko oni sobie tak do tyłu, tak? Czyli mówią, no, w styczniu jednak tam wydaliśmy mniej, bo te wydatki, które były w styczniu, trzeba zaksięgować na przykład w sierpniu. No i to już jest tutaj, teraz kreatywna księgowość. Tutaj widzimy cały czas, słuchajcie, Przede wszystkim dwie rzeczy. Rolowanie wydatków, czyli chodzi o to, że te wydatki, które do tej pory na przykład były księgowane w maju czy w czerwcu, one są księgowane w następnych miesiącach. Tak, i przerzucane są, tak? Czyli mówimy, bo tutaj nie mówimy o systemie kasowym, bo tego systemu kasowego oni nie publikują, tylko mówimy o tak zwanych szacunkach i wartościach takich memoriałowych. I to nawet nie są wartości memoriałowe, no tylko to są szacunki, czyli minister finansów wychodzi i mówi, że o tyle się zmniejszyło. No i możemy wierzyć lub nie wierzyć, tak, żadnych dodatkowych danych nie mamy. Natomiast jak to wygląda w takich szczegółach, które, które, które oni podają? Oni podają, że tak, ta dziura spadła do 2,93 z 3, bodajże 4, czyli. Miliona. Czyli, w, yy, przepraszam, yy, wróć, 2,6, yy, 2, tak, 3, mniej więcej 4. A o co chodzi tutaj, dlaczego ona tak spada? Dlatego, że na cały, słuchajcie, rok ustalono w ustawie budżetowej, yy, ustalono yy, deficyt na poziomie 2,93 biliona, czyli teraz nagle w maju jeszcze przekraczali, a teraz już mieszczą się, tak? Czyli już niby jest wszystko w porządku i deficyt mieści się w planie. Ale to cudownie jak no. z inflacją. Z 11 na tak. niecałe trzy. Mamy podobne. I jak się i to jest najciekawsze, bo dochody budżetowe w czerwcu tutaj mm, oni tak sobie lubią niektóre dane na przykład podawać mówią, że wyniosły 2,56 biliona rubli, czyli o 30% więcej niż dochody z czerwca poprzedniego roku. Tak? Tam było Chileczkę, około 2 chwileczkę. bilion. Czerwiec ubiegłego roku to były rekordowe ceny ropy i gazu. Tak. I teraz, kiedy te ceny są rekordowe, czyli hmm. budżetowane 78 za ropę, to musiało być powyżej. Teraz mamy... Hmm. 52 i to czasami łącznie z transportem, realnie jest mniej, czyli zdecydowanie mniejsze pieniądze, a oni twierdzą, że zarobili o prawie 30% więcej. Mhm. Ja to kupuję. Tak, no wiesz, tam masz spadek na tych przychodach po, z ropy o 50%, co oznacza, że przychody spoza ropy no, musiały wzrosnąć. No... 40 parę procent. No, trzeba by tam dokładnie sobie tak. być może policzyć, jak, jak by to wyglądało. Czyli nagle A -a. cudownie te przychody spoza ropy im wzrosły. Czy ja no, tu ja jest jedna jedno... uwaga: jest okay. jedna uwaga, bo częściowo jest to prawda. Ja zaraz wytłumaczę dlaczego. Częściowo nie, no bo to oczywiście przesadzili. Natomiast częściowo jest to prawda. Według Ministerstwa Finansów spadają również wydatki. To jest dobre. Które były niższe o 16% niż w tym samym okresie w 2022 roku. No dobra, czyli te 800 tysięcy emerytów mniej, rozumiem, ale. No. A więc mamy, wiesz, tak cudownie, dochody zwiększają się, pomimo, że ropa nie z ropy, tylko z innych rzeczy. No i pytanie jest, z jakich? I z drugiej strony mamy sytuację, że wydatki się też zmniejszają, pomimo tego, że się zwiększają, no bo teoretycznie mamy dane za maj, zaraz powiem, dlaczego się zwiększają, będzie na następnych punktach. Mamy dane za maj, czerwiec, gdzie mamy informację, że nakłady i wkład budżetu w wydatki wojenne zwiększył się do rekordowych wartości. Więc tu jak gdyby się, słuchajcie, zaczyna powoli nic nie spinać, tak? Bardzo trudno jest um, jakiekolwiek te dane oficjalne... Um, ktoś przestanowić poważnie. Dane końcowe wypuszczane. Tak, ci. bo one się jak gdyby nie zgadzają, tak? tak za, 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 zresztą jeżeli ktoś to czytał dokładnie, no to zobaczy, tak? Że, bo mamy za moment, będziemy my, my mieli dane dotyczące właśnie wydatków... E Wydatków w tym roku. No i okaże się, że te wydatki, które dotyczą głównie tych wydatków wojennych, no one są rekordowo wysokie. Ale jeżeli pójdziemy dalej, to mnie nurtuje. Jeszcze jedna, rzecz. jedna, jeszcze jedna rzecz. Bo tutaj wydaje się, że część część tych dochodów, faktycznie poza surowcowych mogła wzrosnąć. Dlaczego? No ale by to oznaczało, że, pewne, że pewna, pewien wskaźnik jest fałszywy, jak gdyby ze swojej natury, czyli dochody z vat -u. No bo wyobraź sobie, że dochody z VAT-u wzrosło się na 17%. No dobrze, ale jest VAT ten od, wewnętrzny i VAT od na do, Nie, nie, y, mówię, y, tak, tak, y, dobrze mówisz, Tutaj głównie mówimy o tym vat który jest z importu, tak? I tutaj mamy wartość bodajże od stycznia do czerwca 5,3 biliona rubli. Rubl. Teoretycznie 7... coś w tym może być, ale tylko to. I teraz, nie, nie, zobacz, to akurat może być prawdziwe, że te dochody z VAT wzrosło 17%. Tylko musielibyśmy założyć jeszcze jedną rzecz, że produkty, od których liczony był VAT, wzrosło 17%. No tak z grubsza. Powiem, dużo musiały wzrosnąć, bo tu mamy grupy produktowe, powiedzmy tak. Mhm. Import równoległy od dużo droższych towarów, od których w tym momencie, jak to się legalizuje, A? dużo, dużo wyższa jest ten, ten dużo, dużo wyższy VAT. VAT. Okej. Okay. Z drugiej strony, jeżeli wszystko, co, jeżeli wszystko, co będą, będą brać z Chin, jest. Droższe. Y, droższe, ale oprócz tego jeszcze owatowane, ale wszystko raczej chyba nie jest. I z Indii akurat biorą najmniej. Nie, no ale A... poczekaj, poczekaj. No, jeżeli ktoś kupuje w sklepie, no to ma to owatowane. No, no to w sklepie tak, w porządku. No, ale to generalnie rzecz biorąc. Y... Strasznie musiały podskoczyć ceny tych towarów ściąganych z Chin, a, żeby to się a. zdarzyło. <średzio> I właśnie wydaje się, że częściowo może być to prawda, bo pamiętaj, że porównujemy tą pierwszą połowę zeszłego roku, kiedy tam szły towary z Europy, kiedy euro, dolar osłabł, rubel się umocnił, nie? A teraz mamy sytuację, zobacz taką, że w przeciągu roku euro umocniło się w stosunku do rubla, rubel się osłabił o 70 parę procent. Tak. 73 euro. 61 Oczywiście wiesz. Dolar. To jest na ten moment, tak? To, 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 to jest bardziej to jest skomplikowana płynne. matematyka. To jest płynne. To jest płynne. Natomiast no wszystko wskazuje, że jeżeli jest prawdą, że wzrosły im dochody z vat o 17%, no to nie mogą mieć aż tak niskiej, aż tak niskiej inflacji, tak? Nawet przy założeniu, że ten import, który jest zresztą utajniony, tak przy okazji częściowo, nawet jeżeli ten import jakoś im eksplodował, tak? W stosunku do zeszłego roku, co akurat jest prawdą, bo tam mieliśmy też wzrost. A więc mamy na pewno taką sytuację, że coraz więcej produktów jest importowanych z Chin, o czym sobie mówiliśmy. One są droższe niż w zeszłym roku i to może dawać te dodatkowe dochody z VAT. Niemniej, no, cały czas wydaje się, że to jest za mało i to, co oni mówią, czyli te 30% więcej dochodów w czerwcu w stosunku do zeszłego roku, no, wydaje się, no, wydaje się trochę fikcją, tak, no bo to by znaczyło, że to, te towary musiałyby bardzo mocno wzrosnąć i również i również i również jak gdyby ilość, bo tutaj mamy podane właśnie, bo tutaj podałem, że VAT całkowity, a właśnie to jest 17% VAT od importowanych towarów 24%, czyli od, bo tam tak jak ty masz ten VAT od eksportu VAT od importu, czyli o 24%, tak? Ja myślę, że należałoby szukać prawdziwego wskaźnika inflacji gdzieś w widełkach pomiędzy 17 a 24. Tak, ja myślę, że wiesz, no jeżeli, jeżeli byśmy teraz wzięli pod uwagę, że. Ja myślę, że prawdziwy obraz sytuacji jest taki. To jest oczywiście dywagacja, tak? Nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Inflacja jest na pewno dwucyfrowa w Rosji. W tym momencie wszystko na to wskazuje. A... I być może to jest właśnie tak okolica 17-18-20%, tak. Ja myślę, że to jest koło właśnie 16-17%. W związku z tym te dochody faktycznie pozasurowcowe mogły wzrosnąć no przy takiej inflacji, szczególnie jeżeli ten import faktycznie jeszcze troszeczkę poprawił się, jeżeli chodzi o pierwsze półrocze, półrocze 2023 roku. Natomiast skoro tak, i mamy tą inflację, no to wydatki nie mogły spaść o 16%, nie? Oni muszą ja bym... to rolować gdzieś do przodu. Ja bym Weź powiedział jeszcze bym jeszcze moim zdaniem. Słucham? <coughs> Powiedziałbym rzecz. Tak? Powiedziałbym no. jeszcze jedną rzecz, że w portfelach zwykłych Rosjan pojawiła się dodatkowa duża dziura. Ponieważ hmm. skoro ten VAT wzrósł na towarach, które są droższe? No to sorry, winetu, ale oni musieli za to więcej zapłacić, uwzględniając również ten zwiększony VAT. Więc mhm. sytuacja zwykłych Rosjan zaczyna się komplikować. Pytanie, kiedy ich to zacznie mocno męczyć. Tak, i o tym sobie powiemy, bo też są dzisiaj dosyć ciekawe dane z tego przednia. Teraz mamy miejsce ósme, dosyć ciekawe. O czym sobie wielokrotnie mówiliśmy, ale to tutaj mamy po raz pierwszy chyba takie twarde dane. Okazuje się, że Rosji nikt nie chce pożyczać pieniędzy, jeżeli chodzi o międzynarodowe instytucje finansowe, jakiekolwiek. I również są problemy ze spłatą części długów. To tutaj mamy problem ze spłatą długów wobec Korei. Natomiast jeżeli chodzi o międzynarodowe instytucje finansowe, no to Rosjanie w 2022 pozyskali tylko 35 milionów dolarów. I teraz, jak to było mniej więcej planowane? No, planowane było więcej i to sporo więcej, bo te 35 milionów dolarów, które oni pozyskali, to słuchajcie, jest 3% tego, co planowali. Więc ja to porównam może z budżetami naszych samorządów. Jak nasze samorządy mm -hmm. się zadłużają, to takie 35 milionów dolarów. To to nawet by tego nie zauważyły miasta wielkości mm -hmm. Wrocław, Łódź Kraków. A to jest rezultat działalności polegającej na pozyskiwaniu finansowania przez państwo, nie przez miasto. Mm -hmm. No w każdym bądź razie, słuchajcie, no wygląda, wygląda to tak, że nie były duże ilości planowane na 2022 rok, natomiast nawet z tych planowanych no nie, nie udało się mu pozyskać. Na ten moment nikt nie, chce nie, nikt nie chce pożyczać Rosjanom. A jeżeli chodzi o spłatę tych pożyczek, no to zaczynają się właśnie ze względu na sankcje różnego rodzaju problemy. Tak, i tutaj były problemy, w jaki sposób oddać te pieniądze, które zostały pożyczone na przykład od Korei Południowej jakiś czas temu. Przypomnijmy też o tym, że kiedyś spłacali Korei Południowej czołgami T80 oraz mhm. bojowymi wozami piechoty, ale teraz tak na szybko chciałbym znaleźć. Rosja musi wykupować swoje obligacje z kuponem. Właśnie pamiętam z tamtego roku, że od czerwca jakoś się musiały one pokazać. Mhm. Teraz, jak to wygląda w tym roku? No tak, od 30 maja ubiegłego roku zaczynały wchodzić różnego rodzaju terminy, kończąc się nawet na, na listopadzie, akurat taki to jest okres. I na tą chwilę, na razie, nigdzie nie widzę żadnych informacji w tym zakresie. Trochę to dziwne. Tutaj zro Louis... Przesunęli, zrolowali, mm. coś w tym stylu, to wszystko w międzyczasie? Co nie wiem. Luis natomiast ma pomysł, że kto może Rosji pożyczyć Węgry. No, ja myślę, że są takie kraje, Węgry, Austria. Co prawda, no nie wiem, nie wiem, jak gdyby w jakiej walucie będą im, im pożyczać, no bo pożyczki pewnie w euro i w dolarach są objęte sankcjami, no ale może Węgrzy coś tutaj wymyślą, tak? Jakoś za tą elektrownię trzeba będzie zapłacić. No, na razie nie tylko mają przyobiecane. Ale naprawdę to jest fascynujące. Bo ja rozumiem, że y, może być jakaś zapowiedź taka czy inna, miękka, ale tymczasem za rok 2023 jest kompletna ściana, jeśli chodzi o informacje dotyczące spłaty obligacji i zadłużenia Rosji. To jest nienaturalne. Mm. Za lata 17-22 są. Coś jest na rzeczy? Trzeba no, będzie się temu przyjrzeć. Je, jest troszeczkę, wiesz, to też. Aż, aż no to w pierwszym obiegu tego nie widać. Może gdzieś tam mm -hmm. właśnie w typowo ekonomicznych poszukamy, ale warto się nad tym też nad tym pochylić. No Dobrze. Słuchajcie, dzisiaj będzie szybkie zestawienie, bo mamy miejsce siódme i ja proponuję, żeby przeskoczyć to miejsce. Nie wiem, czy się zgodzisz. Uroda moskwianek bywa różna, a jeżeli jest ona zawodową modelką, jeszcze buja się od jednego do łóżka do drugiego, żeby tą karierę robić to o czym O ale robić? ostro teraz pojechałeś. <laughs> ale ja nie powiedziałem e, czy Nie, to był nie ja nie jestem akurat, umieściłem tak, bo żeby było różnorodniej, żeby nie było tylko, że są same informacje ekonomiczne. Natomiast jakoś nie jestem zwolennikiem tego typu konkursów piękno piękności, natomiast Dla mnie no... to się z Rosją wiąże w jeden sposób czysty mafijny biznes Russian Bride czyli rosyjska narzeczona od kiedy mm -hmm. te wszystkie tindery i inne mają kłopot i się wyłączają w Rosji, biznes przestał się kręcić no to chociaż konkursy piękności już zostały słuchajcie, mamy też miejsce szóste na miejscu szóstym mamy pierwsze szacunki PKP Rosji za pierwszy kwartał i ostateczne wy, wydatki konsumpcyjne sektora instytucji rządowych i samorządowych w tym okresie. I to jest I najciekawsze. I to będzie hejtowanie. Bo, nas. bo okazuje się. Nie, 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 myślę, że nie. Bo okazuje się, że w tym okresie wydatki, jeżeli chodzi o wydatki rządowe, wzrosły. O 13,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym, co jest ogólnie rekordem, jeżeli chodzi o Rosjan. Bo to Rosjan podawał, jeżeli chodzi o statystyki, on to zaczął monitorować od roku 1996. Nigdy nie było takiego wzrostu wydatków hmm, sektora instytucji rządowych i samorządowych. Głównie chodzi o rządowe, tak? Te samorządowe są tam. Moim zdaniem, tak doklejone, żeby to lepiej wyglądało. W rezultacie okazuje się, że wydatki rządowe stanowiły aż 24% PKB w porównaniu do 17% w pierwszym kwartale zeszłego roku. No i tutaj te wydatki na ten moment, i widzisz, i tutaj mamy taką. Z jednej strony wydatki konsumpcyjne i wydatki rządowe w pierwszym kwartale rosną i Rostat podaje, z drugiej strony masz rząd, który magicznie je cały czas zmniejsza. Czyli w pierwszym kwartale były rekordowe, a w tym drugim kwartale ich nie było. No tak by Czyli... wynikało, jeżeli byśmy połączyli te e, zarówno dane Rostat, jak i Ministerstwa Finansów. Kraj socjalizmu dialektycznego kiedyś, a obecnie po prostu kraj magii i miecza. Yy, Cuda. Wiesz, no. Znaczy, oni tam, był moment, że Ministerstwo Finansów tam e, zaczęło z tego się tłumaczyć w ten sposób, że było bardzo silne zaliczkowanie w styczniu i w lutym, ale już w kwietniu, w maju e, tego nie było. A, a przynajmniej w czerwcu, no niemniej no, to jakoś jak dla mnie nie trzyma się, yy, nie trzyma się kupy. Yy, I teraz jest jedna zmiana, która nastąpiła w marcu, która jeszcze pokazuje, że będzie jeszcze gorzej, bo tutaj my mówimy o pierwszym kwartale. Natomiast w marcu te wydatki rządowe musiały się zwiększyć. I w kwietniu, i w maju i to jest najlepsze. Dlaczego? Bo tak została. Czy to była ustawa, czy rozporządzenie już Putina nie pamiętam. W każdym bądź razie, tak jak oni podają, w kontekście trudności z sankcjami w gospodarce rząd zezwolił uczestnikom zamówień publicznych, to chyba był dekret jakiś Putina, ale kiedyś o tym pisaliśmy. W tym zamówień obronnych państwa na otrzymanie zaliczek do 90% ceny kontraktowej zamiast zwykłych 30%. I to jest. Szalejstwo. Rozumiesz, jaką to robi dziurę i jakie zawirowanie. W, Oczywiście. Tak? I, I teraz być może memoriałowo, Memoriałowo wiesz, być może nie wiem, oddanie tych tego, co rząd zamówił. Tak, e, będzie w sierpniu i oni sobie to zaksięgują w sierpniu, natomiast wypływ gotówki jest teraz. Ja do tego dołożę tak? jeszcze jedną rzecz. W tym momencie wiemy tak, mają mniejsze dochody budżetowe, no bo wynika to chociażby z tych cen surowców energetycznych, mniejsze przychody, spóźniają się jeszcze podatki, to też było. Wiele mhm. rzeczy jest poblokowanych w Indiach i powiedzmy, że są tutaj w etapie marca jednocześnie chcą dostać szybko dane uzbrojenie muszą przedpłacać i w tym momencie rozjazd między przychodem a rozchodem czyli oni w tym momencie pusty pieniądz płacą tym firmom jako te zaliczki w znacznej mierze bo brakuje na jego pokrycia bo się to w podatkach nie pojawiło do tego dodajmy kilkaset tysięcy powołanych mobików <laughs> za których czy to oni sami jak mieli działalność gospodarczą czy firmy za nich nie płacą podatku, nie płacą, przyjmijmy, że naszego zus wszystkich kwestii socjalnych, więc znowu zmniejszony przychód. Jednocześnie oni są większym kosztem jako armia, którą trzeba wyposażyć, dać jej umundrowanie, nakarmić, i tak dalej, i tak dalej. I skala rozjazdu się jeszcze zwiększa. No nie, choćbyś, nie wiem, jak kombinował. A tak. takie coś to mm -hmm. tylko potwierdza. A więc, znaczy, żebyście zrozumieli, zwiększenie zaliczek no, oznacza to, że Rosjanie na przykład zamówili, yy, jak, znaczy rząd, czy tam Ministerstwo Obrony zamówiło ileś rakiet, które ma zostać wyprodukowane. Te rakiety zostaną dostarczone prawdopodobnie na jesieni, natomiast już idzie zaliczka, nie? I być może oni sobie to rozliczą na jesieni końcowo, że to jest jak gdyby koszt, który w przypadku rządu wpada na jesieni, natomiast wypływ gotówki. Ten cash flow jest teraz, tak? A więc zwiększenie zaliczek, w tym momencie, kiedy rząd ma takie problemy, no jest zabójcze, no bo to powoduje problemy z płynnością. No te pieniądze trzeba skądś pozyskać, żeby im wysłać. No ewentualnie zacząć je potajemnie drukować, tak? I jeszcze opóźniać przesyłanie w inne miejsca przewidziane budżetem. Tak, i jeżeli teraz do tego doliczymy, że są opóźnienia w wysyłaniu i były opóźnienia, szczególnie w pierwszym kwartale w wysyłaniu, i w drugim też do regionów, na przykład podatku dochodowego, no to zaczyna się to spinać, tak, czyli z grubsza. rząd wysyła w swoim firmom zbrojeniowym wyższe zaliczki, Wysyła firmom, które budują coś na tych obszarach, bo tam jest dodatkowa ta w tej uchwale, czy tam w, tej, w, tej, w tym rozporządzeniu, że na tych obszarach zajętych no tam jest jak gdyby z defaultu 90%. A więc, jeżeli ktoś coś buduje na tych obszarach, prawdopodobnie jakieś umocnienia, no ale również chyba też jakieś szpitale, żłobki, tak, przynajmniej na papierze, no to oni dostają. Już teraz kasę, a być może to na przykład skończą w tym roku, a być może w przyszłym roku, nie? O, a więc mamy wypływy tej gotówki, i to nie jest jak gdyby przez nikogo, słuchajcie, kontrolowane, oprócz e, poszczególnych ministers. No, wygląda to dramatycznie źle. No, jeżeli to połączymy, no to trzeba wysłać tym swoim firmom, e, właśnie na produkcję uzbrojenia. Które kiedyś zostanie dostarczone, no i kosztem kogoś innego. I o tych kosztach sobie powiemy w następnych punktach. Natomiast mamy też dane, Ale... jak wyglądały wydatki, bo tu mówiliśmy o wydatkach tych rządowych głównie, konsumpcyjnych gospodarstw domowych. W pierwszym kwartale okazuje się, że one się nie zmieniły, spadły o 0,1 w ujęciu rocznym. No czyli mamy, słuchajcie, sytuację, że rząd wydaje te pieniądze. Na uzbrojenie, i jak oszalały. I każda firma, powiedzmy, która cokolwiek produkuje dla wojska, może liczyć na zaliczkę z góry. I to jeszcze jest uproszczony ten system, ten system przetargowy, bo pamiętajmy, że w zeszłym roku nie uprościli ten system przetargowy, bo kiedyś było tak, że no był tam przetarg, musiały się firmy, no tak jak jak normalnie, teraz, po, po, ponieważ jest ta gospodarka wojenna, a więc mamy uproszczony system. Czyli to oznacza, że wybrane firmy to niekoniecznie muszą być tylko firmy te wojskowe, tak? No ktoś może na przykład zamawiać jedzenie dla wojska. Nie? Tudzież odzież dla a wojska. A muszą tak? zrobić nowe Tudzież... zamówienia, jak z... hmm. zwolnili Prigorz nową firmę. Nie, no a więc no, różnego rodzaju. A więc no, teraz te firmy, które to obsługują, słuchajcie, on, oni dostają pieniądze z góry, a czy dostarczą i kiedy dostarczą, no to, to zobaczymy. E, no, system strasznie korupcjogenny w tym momencie jest tworzony i na pewno na pewno będzie to przez wielu rosyjskich biznesmenów takich nazwijmy, wykorzystywane. Oh, koncertowe No i teraz tak. A z drugiej strony mamy zwykłych Rosjan, którzy nie mogą sobie pozwolić na zwiększenie wydatków pomimo właśnie inflacji, no bo tu powinniśmy mieć również jakiś wzrost, a tego wzrostu nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o dane PKB, to mamy dane za pierwszy kwartał zamknięte: mamy spadek rok do roku o 1,8%. To tak, jeżeli chodzi o ten wzrost, który miał być. I teraz ja napisałem coś takiego, i to jest jak gdyby moja, moja prognoza. Wydaje się, że przy tak dużych zamówieniach, przynajmniej na papierze tych wojskowych, w którymś momencie, no to musi, nie wiem, czy w drugim już kwartale, czy w trzecim, czy w czwartym, natomiast no, w tym roku wydaje się, że już to powinno się przekładać. Na, czyli te transfery w przemysł obronny powinny się i na nowe tereny, odbudowywanie tych terenów, przynajmniej, przynajmniej, na, przynajmniej w Excelu, powinno się już przekładać na wzrost produktu krajowego brutto. To o czym zresztą wielokrotnie no mówiliśmy. My jeszcze w pierwszym kwartale, co ciekawe, tego nie widzieliśmy. Czyli co oznacza? Oznacza to, że pewnie to już było, no nie mniej, pozostały pozostały biznes i pozostała produkcja cywilna, no nie miała się wystarczająco dobrze i ciągnęła w dół ten wzrost gospodarczy, tak, czyli ten produkt krajowy brutto. Wydaje się, że w którymś momencie to może się zmienić, no jeżeli te, no bo te nakłady, które, czyli te pieniądze, które zostały wysłane firmom, no oni w którymś momencie, wiesz, będą musieli zaraportować, żeby już wyprodukowali, nie? No, no, <laughs> no, tak. że... Chyba, nie że nie, nie no. No, 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 może wiesz, tak. no. Nauka radziecka zna różne przykłady i przypadki. Tak. A więc w którymś momencie te rakiety, przynajmniej w Excelu, no, zostaną zaraportowane, że wyjechały z tej fabryki. No i to będzie się liczyło do tego wzrostu produktu krajowego brutto. Niewątpliwie. A, no i będziemy pewnie wtedy świadkami. Tak, będziemy hejtowani. To. Będziemy hejtowani, że A? jednak rośnie. I rośnie. Tylko no, na razie czym? jeszcze spada. Słuchajcie na, ale myślę, że, że może. Ja myślę, ja już kiedyś mówiłem, optowałem, że tak 2% to tak ładnie wygląda. Tak. To co, co jest w granicach błędu statystycznego, to na te rzeczy będą pozwalać. Dobrze. Tak. Miejsce, miejsce piąte. Miejsce piąte jest dosyć ciekawe, bo na miejscu piątym okazuje się, że mamy spadające dywidendy dla zagranicznych firm. Czyli o co chodzi? No, okazuje Chyba się, nic że kwota, no nic, no kwota dywidend wypłacanych z biznesu w Rosji, wbrew temu, co mówią rosyjscy, że tam wszystkie te firmy w Rosji to teraz jakieś kokosy niesamowite robią. Są firmy, które zarabiają więcej, są firmy, które zarabiają mniej. Natomiast no, jeżeli popatrzymy na kwotę wypłacanych dywidend, no to te dywidendy spadły trzykrotnie. No i są takie dwa powody. Głównym powodem zmniejszenia wielkości dywidend dla zagranicznych spółek są sankcje i środki odwetowe, i podają to sami Rosjanie i rosyjscy ekonomiści. Natomiast mamy jeszcze też drugi. Część firm ze względu na swoją trudniejszą sytuację zdecydowała się o niewypłacaniu dywidend. Na przykład Gazprom, tak. Fina, no do, 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 dosyć 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 dużo tak te firmy metalurgowe tak metalurgiczne o, co tam z tych tak metalurgiczne tak Bank też na przykład nie wypłacił A tych, tych tych firm jest dosyć sporo ale oprócz tego są które Natomiast... te wyszły pozbyły się udziału w spółkach więc też tak, im nie no, tak jeszcze są które zrobiły pełny exit tak i yy, tylko wiesz no czasami było tak że ten exit jak gdyby był na koniec roku a więc tam, tam dywidenda może i się należała a teraz mówimy no... o dywidendach za rok 2022 drugi tak nie no bo Czyli jeszcze, jeszcze mogą ten... je brać raczej tak 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 no mamy na przykład wiesz ten przykład BP który był udziałowcem um... Tego rozniefti, mmm, no i dostał. Znaczy, nie wiem, właśnie, czy dostał, powinien dostać dywidendę, tą dosyć, dosyć sporą za 2022 rok. No ale to są takie pojedyncze, właśnie przypadki, gdzie firmy. No i ktoś może powiedzieć, że no zobaczcie, BP zarobiło. Nie dość, że ogłosiło, że wyjdzie, nie sfinalizowało jeszcze do końca sprzedaży, a za 2022 rok zarobiło, Rekordową wielkość. No, i dlaczego miało dywidendę? nie zarobić? Dlaczego miał nie zarobić, skoro miało prawa do dywidendy, a mhm. akurat ceny ubiegłoroczne w przezwieni. rekordowa. Tak, no to dlaczego nie? To jest normalne. Nie? To jest czysty kapitalizm. No, tak, natomiast przypadku. no słuchajcie, zawsze trzeba patrzeć nie na jakieś pojedyncze przypadki, czyli że jakiś producent słodyczy zarabia w Rosji więcej lub ten, który robi pieluchy czy cokolwiek innego. Tylko trzeba patrzeć na jakieś dane zbiorcze, tak? Czyli dane zbiorcze pokazują, że jak gdyby w całości te dywidendy dla zagranicznych firm zmniejszyły się trzykrotnie. No i tak jak mówię, będą przykłady, tak jak na przykład BP, że się zwiększyły, a będą przykłady, że albo nic nie dostali, albo dostali bardzo mało. No i miejsce czwarte. No, miejsce, które bardzo mnie cieszy. Tak. Jeżeli się zrealizuje, bawi nas i wychowuje to miejsce. Węgry i Austria bez rosyjskiego gazu w 2024. Co Wy o tym myślicie, moi drodzy widzowie? Spróbuję się postawić w roli teraz widzów. No ale jak to? Dlaczego mają nie mieć? Przecież oni jako jedyni płacili rublami. Teraz tak. jeszcze jest hasło, że wcale Raiffeisen Bank International najprawdopodobniej nie zakończy swojej działalności w Rosji. W związku z czym. Taka silna pozycja się robi tego biznesu no robili... rosyjskiego na Węgrzech i w Austrii. Węgrzy i Austriacy I robią. Oni wszystko. za to im zakręcą gaz. No, no właśnie właśnie nie oni. No właśnie nie oni, bo wszyscy zapominają o jednej rzeczy i fani rosyjscy jak gdyby zapominają, że gazociąg i rurociąg. Teraz mówimy o gazie, leci drużbą, południową nitką. I leci przez tereny ukraińskie. No, i tu powstaje, słuchajcie, problem. Problem jest dosyć poważny. Dlaczego? No, bo okazuje się, że no mamy dosyć poważny konflikt, jeżeli chodzi o głównie Gazprom i spółkę tutaj ukraińską naftohaz. Naftogaz. Naftogaz. Która oprócz tego, no, że jest operatorem ukraińskim, no to również jest operatorem, który odpowiada za tranzyt rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy. No i okazuje się, że Naftohas ma podpisaną umowę na transfer tego gazu do końca 2023 roku. I wszyscy się I... do tej pory, dlaczego. Wojując ze sobą, nadal jednak pozwalają na przepływ i handel Rosja ich. A to zaraz wytłumaczę. Tak. I teraz mamy sytuację taką, że Naftochaz wygrał arbitraż z Rosjanami, z Gazpromem. I sąd w Hadze na ten moment nakazał zapłatę Naftochazowi. Odszkodowania w wysokości 5 miliardów dolarów za aktywa utracone w 2014 roku na Krymie. Czyli, żeby oczywiście, jasno, to jest akt pełnej mm -hmm. sprawiedliwości. Zajęli Krym, zabrali majątek tej firmy, tam firma ten majątek straciła, <laughs> przepraszam, dała to do sądu międzynarodowego, arbitrażowego i zgodnie ze stanem faktycznym ten sąd arbitrażowy. Wydał wyrok. Tak, wydał wyrok. Moskwa i Gazprom powiedziała, że nie będą płacić. Co zrobili Ukraińcy? Ukraińcy w kilku krajach, w tym Stanach Zjednoczonych oraz w Europie, wytoczyli powództwo na podstawie, powołując się na ten wyrok sądu w Hadze, powództwo o zajęcie i zamrożenie aktywów rosyjskich, państwa rosyjskiego, głównie Gazpromu. I za to, Problem jest oczywiście... Rosjanie, Rosjanie mm -hmm. mówią, że to jest nieuczciwość, bo I... przecież to, że oni to ukradli, to jest normalne. I, ale że ktoś chciałby za to dostać jakąś rekompensatę, to już jest nienormalne i nieuczciwe. No i tutaj przez, no to jest jak gdyby bardzo duża kość niezgody pomiędzy Gazpromem a Naftohazem. I teraz ktoś się pyta, dlaczego Naftohas nie, nie zerwał tego kontraktu. No, za zerwanie kontraktu no, groziłoby arbitraż w drugą stronę. Tak. tak. Czyli, jeżeli Naftochas by przerwał dostarczanie tego gazu z winy Naftohazu, no to Rosjanie mogli pójść do sądu arbitrażowego i powiedzieć: Ale słuchajcie, my jesteśmy stratni, tak, jakąś tam kwotę. No, i w tym momencie ten naftogaz nie dość, że no straciłby podwójnie, tak? No, nie dość, że ten gaz nie byłby transportowany, znaczy nie, nie, nie otrzymałby zapłaty za transport, no to jeszcze musiałby zapłacić odpowiednie odszkodowanie dosyć wysokie. No, i słuchajcie, mamy w tym momencie czerwiec. Nie zaczęły się rozmowy, jeżeli chodzi o kontrakt przyszłoroczny. I Więc jest. jest szansa, że te rozmowy się nie zaczną. Czyli tak jak w przypadku polskich kontraktów, które się skończyły, na przykład Orlenu na dostarczanie rosyjskiej ropy, wygasną. No, i Nikt w tym nie momencie możemy. Być... Rozmów, żeby. Jednak je dostarczać. I to jest tak, szok największy z, szok tak. dla Rosji. Mhm. Z jednej strony, oczywiście na Ptuchas jeszcze pamiętajcie, że Ukraińcy też mają swoje złoża, tak? A, oczywi oczywiście mamy teraz wojnę, to jest wszystko utrudnione. No, niemniej może okazać się, że ten rosyjski gaz przestanie płynąć przez Ukrainę. A jeżeli nie będzie płynąć przez Ukrainę, no to nie będzie jak miał dotrzeć do Austrii i Węgier. Po prostu. I obecnie musi. Ukraińców do tego, no to musiałaby być. Znaczy, to będzie bardzo wiesz, taka trudna decyzja, bo teraz wyobraź sobie, że Zeleński mówi, że Naftogaz podpisał umowę na przykład trzyletnią na dostarczanie gazu dla Węgier i Austrii. To strasznie e... mu to będzie strzałem w kolano od opinii publicznej wewnątrz kraju. No to wiesz, no tam w Ukrainie też ma jakiś swoich przeciwników politycznych, którzy być może teraz są. Um, tak, może oczywiście powiedzieć, że Naftogaz to jest niezależna spółka i on nie ma z tym nic wspólnego no niemniej, no wyobrażacie sobie jaki hejt zacznie się w Ukrainie jeżeli taki kontrakt zostanie podpisany niezależnie, tak, jakie tam będą wartości za ten tranzyt tego gazu, to nie są też jakieś nie wiadomo jakie kokos no dobrze, ale no, a więc wydaje się, że w 2022 roku Rosja wysyłała około 160 miliardów metrów sześciennych gazu mhm. do Europy. W chwili obecnej, po tym jak lekko wzrosło to, waha się w okolicach pomiędzy 20 a 30 miliardów metrów sześciennych. Mhm. Zejście do zera mhm. będzie oznaczało, że znowu będą musieli to przepalić, bo nie są w stanie tego nigdzie wysłać. O czym już mówiliśmy, bo brakuje zdolności przesyłowych rurami do Azji. A LNG niestety nie robi się, bo nie mają już teraz dostępu do technologii, którą zabrały ze sobą niemieckie firmy. Tak, no i może się okazać, że ten mamy kolejny gazociąg, który łączy Rosję z Europą. No i ten gazociąg stanie się złomem, tak jak było z Nord Streamem. E Natomiast przyszłościowo może się okazać, że ten gazociąg na przykład częściowo może być właśnie wykorzystywany w późniejszym etapie do tłoczenia na przykład ukraińskiego gazu. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na ten moment nie chciałbym wcale bym się nie spekulować. Nie zdziwił, gdyby Naftohas nie spróbował w ramach odszkodowań pozyskać tego typu infrastruktury rosyjskiej, znajdującej się na Zachodzie. Poprzez mm -hmm. udziały w spółkach, które to mają. Why not? No, no byłby niezły Może, Mówię, może być ciekawie, ja nie spodziewam się podpisania nowego kontraktu gazowego z Rosją przez Ukrainę. Ja również. Hmm? Ale? I o tym się zapomina. Ostatnio prezes OMV chwalił się, że podpisze kontrakt długoletni na dostarczanie gazu. No to ja się pytam, panie prezesie, ale którym gazociągiem? Bo chyba nie przy tym, który będzie biegł przez Ukrainę. Chyba, że my czegoś nie wiemy i sprawa już jest dograna. No, no chyba, sądzę. że jest jeszcze jedna rzecz. Pomijając to, że możemy czegoś nie wiedzieć, no to chyba, że on strasznie chce, żeby Rosjanie płacili im odszkodowanie za niedostarczenie. No na to się nastawia, na wyrwę. Jeszcze raz, nie rozumiem. No, podpiszą z Rosjanami kontrakt na dostawę, a Rosjanie nie będą w stanie zrealizować, to będą musieli im zapłacić kary. Nie, wiesz co, będzie siła wyższa chyba wtedy. Nie wiem znaczy, nie wiem, jak no, są te kontrakty, właśnie, <laughs> kontrakty są... stworzone, ale wydaje mi się, że jeżeli, wiesz, masz gazociąg i tam biegnie przez kraj trzeci, no to na pewno to będzie zachodzić siła wyższa, tak? Jeżeli zostanie tak, uszkodzony lub, lub kraj, jak gdyby odmówi tranzytu, tak? No, okay. A... no to przeszliśmy do punktu numer 3. Tak, a tam w ogóle zaczyna się robić taka też ciekawa sytuacja, no bo jak Rosja właśnie słabnie, no mamy to, co zda zdarzyło się ostatnio z Turcją. A, bo, bo został jeszcze jeden gazociąg, tak, który biegnie do Europy a, i to będzie chyba jedyny. Będzie południowy potok, czyli Turkish Stream. No i może się okazać, że to będzie jedyny hub rosyjski w Europie. No ale patrzmy na to jeszcze ciekawe. inaczej. W przyszłym miesiącu spodziewana jest wizyta y, Putina w Turcji. Jednocześnie ja co bym robi... nie jechał na jego miejsce. Ale właśnie, co robi w tym momencie Erdogan? Erdogan ogłasza, on wspiera wejście y, tego Ukrainy do NATO. Przeszkadzał Finlandii, nadal przeszkadza Szwecji, ale Turcję. Mówi nagle Turcja, że Ukraina tak, niezła podrzutka. Z drugiej strony, w haubice z Turcji. Potwierdzono, że trafią na Ukrainę, bo zostały zamówione, bo Ukraina kupuje wszędzie, gdzie może, dostępne haubice kaliber 155 mm, czyli de facto turecka licencyjna wersja znanych już u nas haubic K9. Do tego wszystkiego dorzucają to, że umowa zbożowa, nawet jeżeli Rosja się nie będzie chciała podpisać, to będzie ją dalej realizowała Turcja z Ukrainą. Ile strzałów przeciwko Rosji w ciągu tygodnia czasu zrobił Erdogan, a i tak Rosja musi chcieć z nim rozmawiać. Jaka to jest satysfakcja. No nie ma, nie ma wyboru, ukaże. no bo tam ma ten, ten, ten hub, za który Rosjanie, Uczą tam zapłacić. była umowa, że Turcy mieli zapłacić, teraz Erdogan powiedział, nie, Rosjanie płacicie i oni podkurili ogon, mówią, no, no skoro tak, no to zapłacimy. O, no są jak gdyby dwa, dwa, takie dwa elementy, które wynikają z tego, że Erdogan czuje się coraz mocniejszy, a Putin coraz słabszy, jeżeli chodzi o arenę tą międzynarodową, bo o ile ten przewrót Prigozina nie zaszkodził mu wewnętrznie, tak jak my to widzimy, tak? bo, bo moim zdaniem nie zaszkodził, to zewnętrznie, no, jeżeli chodzi o na przykład Chiny, Turcję... To wydaje się, że te kraje zaczęły postrzegać, że być może no, realna jest zmiana władzy w Rosji w jakimś nieodległym czasie, tak? I że jednak to poparcie Putina nie jest takie silne, jak się do tej pory wydawało. Tak, tak, tak mniej więcej bym to czytał. No, natomiast wiesz, no, w tym momencie trochę to, to wygląda tak, że Turcy mają mocne karty, a Rosjanie mają słabe karty. No to no, nawet wykorzystuje pozbawiali... sytuację. Pozwolili sobie Turcy na podpisanie świeżo umowy. Myśmy w czwartek o tym rozmawiali z Markiem Meissnerem, a okazało hmm. się, że wczoraj ogłoszono podpisanie umowy na produkcję dronów wspólnie. Tak, czyli... tak, tak, tak. transfer God, tak. technologii, tym podobne to wszystko. No, nie idzie w tej chwili polityka Rosji w Turcji, absolutnie. No, nie, nie. Także... tak. Być może, Być wiesz, no może się okazać, że nagle tu Rosja będzie musiała jakieś kolejne ustępstwa robić i wtedy no znowu Erdogan będzie na tej tarczy, tak, jako zwycięzca, tak. A Rosję, Raczej z, jako... z tarczą, mój drogi. Z tarczą, Ta tarczy jest z przegrany. Przepraszam, starczy. Tak, tak, starczy. Dziękuję. Dobrze. Przechodzimy. Słuchajcie sobie do następnego miejsca. Dla mnie to jest chyba najważniejsze, oprócz punktu pierwszego miejsce, o którym wiedziałem, ale znowuż co innego jest wiedzieć, a co innego jest się dowiedzieć i sprawdzić. Bo jakiś czas temu, już w zeszłym roku, zaczynały się problemy, jeżeli chodzi o rynek kredytów i detalicznych, i hipotecznych w Rosji. Hipotecznych tam był problem z tym, że bardzo dużo tych zmobilizowanych oraz tych ochotników posiadało takie kredyty i komornicy nie mogą, weszła taka specjalna ustawa, że komornicy tak, nie mieszkań. mogą zajmować tych mieszkań. Tak? No i doszło do tego, że po prostu te kredyty nie są spłacane, co jest problemem. Natomiast teraz mamy informacje na temat całego rynku i mamy informację za czerwiec, okazuje się, że w tylko w czerwcu banki udzieliły klientom indywidualnym ponad 4,5 miliona kredytów o wartości 1,5 biliona rubli, co jest absolutnym rekordem dla kraju. A... Czyli jest tak źle? A... Nie, nie, nie tak poczekaj, źle. poczekaj, bo normalnie jeżeli banki udzielają kredytu, no to ktoś. No i to na przykład może zostać wykorzystane, tak, że w Rosji się dzieje dobrze, no bo ogólnie jeżeli zwiększa się akcja kredytowa, to przecież, to ciągnie to gospodarkę, no i to może wskazywać, że mamy silny rozwój, tak, no bo mamy silną konsumpcję, ludzie wierzą w swoją przyszłość, chcą zaciągać kredyty, kupować mieszkania, kupować telewizory na raty, bo przecież mają świetną pracę, i tak dalej, i tak dalej. Samochody zmieniać. Nie? No same pozytywy. Tylko, że nie w Rosji. Tylko, że nie w Rosji, bo okazuje się, że tak jak Rosjanie podają, ludzie zaciągają kredyty z dwoma głównie celami: na codzienność, a nie na inwestycje. Utrzymanie spadającego, i to Rosjanie podają, tak? I to są raporty finansowe. Rosyjskich banków. Główne cele to jest utrzymanie spadającego standardu życia za wszelką cenę lub refinansowanie i to jest największy problem refinansowanie wcześniej zaciągniętych długów. Czyli mamy taką sytuację, że ktoś ma wcześniej zaciągnięte jakieś kredyty, próbuje zaciągać następny kredyt, żeby spłacać te wcześniej odsetki od tych wcześniej zaciągniętych kredytów. Ono, ta sytuacja jest takim nadmuchiwaniem banki finansowej na rynku kredytowym, z ryzykiem dalszego, dosyć głośnego załamania. Ale żeby nie być gołosłownym, to podajmy troszeczkę danych. Całkowita kwota długów Rosjan to jest około 12 milionów ludzi, wynosi 30 bilionów na 2 maja. Czyli jednoroczny budżet Rosji. Rosji. Miesiąc wcześniej było to 27 bilionów rubli, czyli widzimy tutaj. Wyprawdzie no, 8%. No, tak, 8%. W przypadku kredytów hipotecznych y, mamy 15 bilionów, tak? Czyli widzicie, zobaczcie, tak hipoteczne to jest 15 bilionów, a pozostałe to są kredyty detaliczne i konsumpcyjne. Tak, i to mówimy o samych bankach, nie mówimy, bo jeszcze w Rosji jest coś takiego, jak chyba u nas są instytucje. Sektor parabankowy. Tak, parabankowy, tam jeszcze jest więcej, tak. Ja robiłem kiedyś artykuł na ten temat. No, wygląda to dramatycznie źle. I teraz, nie wiem na ten moment, natomiast znalazłem informację, że na koniec 2022 roku, wolumen przedawnionych, przedawnionych tych straconych kredytów bankowych dla osób fizycznych z wyłączeniem hipotecznym wzrósł do około 16%. O, o 16% rok do roku i to jest około biliona rubli. Czyli już w tym momencie mają bilion no banki muszą sobie to w straty czystej straty tak. odpisać. Tak. I teraz tak jak Rosjanie podają i to jest chyba najbardziej taka dla mnie przynajmniej szokująca liczba, że poziom maksymalnego zadłużenia ludności jest alarmujący. 44% Udzielonych kredytów przez banki zostało udzielone osobom, które wydają 80% swoich dochodów na ich obsługę. Kto daje kredyt, jeżeli ktoś składa papiery i z tych papierów wynika, hmm. że tyle będzie na obsługę kredytu? No u Wiesz, nas to się mogło zmieniać, więc nie wiem, jak, jak oni sobie to, to, to liczyli, no ale to są dane rosyjskie, rosyjskich instytucji finansowych. No, co jak gdyby oznacza, żebyście rozumieli, oznacza to, że ktoś, kto zarabia 5 tysięcy na kredyt na jego obsługę wydaje 4000. No dobrze. Tak. Zostaje jeszcze rosyjski, yy, rosyjski świat, w którym mhm. zarabiasz tyle, ale to jest to, co zarabiasz oficjalnie, od czego płacisz podatki. Ile i na czym zarabiasz na lewo? I żeby było jasne, ta sama przypadłość też mhm. mocno doskwierała Ukrainie, kiedy ja ich odwiedzałem to w tym momencie pokazuje wielkość szarej strefy. Tak, być może tak, ale no jednak założyłbym, że część ludzi niekoniecznie ma te możliwości dodatkowe. I co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli teraz stopy procentowe zostaną ruszone w górę, no Ała. to sporo, część osób... Zostanie bez zupełnie możliwości spłacenia tego kredytu, czyli te stracone kredyty, zwiększą się. To na pewno. Rynek, rynek. Rosjanie sami mówią, że rynek jest poważnie przegrzany i istnieje bardzo duże ryzyko zarówno dla kredytopiorców, jak i banków. No bo to. Jak Zwiększenie się jedna osoba na... nie Tak, jedna osoba nie spłaca kredytu, no to jest problem ten jednej osoby, ale jeżeli tych osób będzie milion, co nie spłaci kredytów, to już, to już będzie problem banku. I tak, i wtedy tak. banki muszą zawiązywać rezerwy na te złe kredyty z jednej strony, tak. zapłacą przez to mniej podatków do państwa, państwo się wkurzy, zacznie pytać, dlaczego. Oni udzielą odpowiedzi mhm. i stanie państwo wobec dylematu. Czy państwo coś z tym musi zrobić? Na przykład tak jak było z tymi komornikami, że zamraża na rok czasu egzekucję tym którzy poszli do wojska czy będą musieli zrobić coś jeszcze większego ale i tak i tak w ten sposób tym który yy, na tym najwięcej straci będzie państwo bo czy pomoże no obywatelom nie nie no pomoże, nie czekaj, nie no poczekaj, nie, poczekaj czy pomoże nie, poczekaj, obywatelom czy pomoże bankom obywatele, no poczekaj Och, to no to jak go no. traktują. Jak będzie okay. dużo upadłości konsumenckich w Rosji, a to cały czas rośnie i tak dalej. A to zwiększa się, bo to podawaliśmy. Upadłości tak, konsumenckie. I w tym momencie mm -hmm. na koniec tego wszystkiego zawsze ta pula, cokolwiek z tego zostanie, trafia do skarbu państwa. Po tym jak sąd porobi z tym porządki, a są na przykład należności do skarbu państwa. Po okresie, jaki tam upadłość wymaga, to wszystko trafi jednak jako zły dług do państwa. Więc na koniec państwo znowu straci. Tak, znaczy tu jest taki nieoczywisty y, efekt tutaj, co, co podaje Louis, Lu, że trzeba będzie zgłosić się w niektórych przypadkach na front, bo to może być jedyna droga wyjścia ze spirali długów zadłużenia. I y, nawet pytanie, czy przy odpowiednich układach nie będzie lepiej y, na pewno umrzeć? Na pewno, tylko że na pewno, żeby nie zaginiony, pewno. bo to na za długo umrzeć. Tak. <laughs> Bo zaginiony lub inwalida niestety będzie obciążeniem dla no rodziny. No nie. To nie, Nie Także... śmiejemy się z tego, ale to jest straszne, tak? To, to, to... Tak, Oczucie... i tutaj słuchajcie to, co piszecie. Jeżeli Elwira podniesie procent referencyjny, to kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw na, na dzień idzie pod most. Tak. Może nawet więcej niż kilkadziesiąt. No. Tak Tak to będzie wyglądać. Ale przestaną spłacać te kredyty. Jeżeli mąż jest w tym momencie na froncie, no jest szansa, że komornik nie może wykonać egzekucji, ale jeżeli nie jest, no to, no to będzie egzekucja pewnie komornicza, tak? No do tego dodajmy, yy, sprawa własności, czy to lokali, czy też ziemi w Rosji nie jest taka jednoznaczna, bo to się różnie działo i wielu to są zwykli mieszkańcy w czynszówkach, że tak powiem, tak? więc yy, skala, skala, skala ryzyka będzie duża. No dobrze, słuchajcie, przejdźmy do miejsca, dziewiąte, mówię dziewiątego drugiego. Amba Fatima, w budżecie okazuje się, że pieniędzy nie ma. Pomimo tych, mieliśmy punkt o rekordowej nadwyżce w czerwcu, no to teraz punkt o tym, że pomimo tak dobrych, Informacji na niedawnym posiedzeniu Komisji Budżetowej minister finansów Anton Siłanow powiedział, że czeka rząd program frontalnej redukcji wydatków rządowych. Dotyczy to budżetu na 2024 rok. No i tutaj również część na 2023 zostanie przycięta. Zaraz, zaraz. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest aż tak? tak źle. Ale i tak ee, łaskawy według... pan bo powiedział, że najpierw w przyszły rok trzeba obciąć, tak. a dopiero potem cofnął no, się. Tak, że... tak. Naj no, bo najpierw jest... wiesz, oni muszą znaleźć na przyszły, żeby potem mogli zabrać z tego. Według źródeł zbliżonych do rządów uczestnicy ministrowie zareagowali na tą informację negatywnie. Nie zaproponowali żadnej alternatywy i zgodzili się, tylko pytanie padło, co i jak i dokładnie komu zabierać. Padł pomysł, żeby ten zwiększony deficyt w 2024 sfinansować z pożyczek, natomiast no tu okazało się, że przedstawiciel Banku Centralnego się na to nie zgodził. I to jest dosyć ciekawe, no bo nie wiem, jak u nas to wygląda, ale no w Rosji to wygląda tak, że przedstawiciel banku centralnego mówi nie, ja mówię, a oni mówią, aha, no okej, okay, no to skoro nie możemy pożyczyć, to będziemy ciąć. No to, Wiesz, no, trudne są te przepisy, żeby je znać, no ale tam rzeczywiście gubernator banku centralnego pewne rzeczy może więcej w Rosji, ale wątpię, żeby był kuloodporny albo coś w tym stylu, jeśli służbom będzie brakowało. Więc służbą no, brakować. No, znaczy, no może brakować, musi komu innym. Najpierw na pewno ten 2024 będą, będą cieli. No i teraz jest pytanie... A to jest cięcie um... planowanych dopiero wydatków, a nie tak. te, które już są. Tak, tak. No i teraz jest pytanie, gdzie będą cieli, bo mówi się, że um, że chronione obszary mają być Nieruszane. No tylko, że. Obronność, bezpieczeństwo. Tak, tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak. I socjał. Tak. I moim zdaniem, z grubsza tyle. Bo tutaj są dyskusje, na przykład... Edukacja, służba zdrowia. No podobno tutaj część twierdzi ekonomistów, że to też jest chronione, ale część powątpiewa. Że być może Zwłaszcza również. By... Na pewno sport, tak, kultura, kultura, no to tak, to na pewno tak, to tak. No i tutaj oni chcą pozyskać właśnie 10, nawet widziałem takie informacje, że być może więcej, bo były też takie pomysły, które. Chodzi właśnie wyszły wartości budżetu, tak? Tak, wyszły, wyszły. Z Banku Centralnego, który powiedział, że można nawet pozyskać 15% oszczędności w przyszłym roku. Nie? Znaczy wiesz co? Ja dam taki Spoko. przykład z życia, jaki znam. Kiedy Zygmunt Solosz kupował Polką Pol Tela, to mówiliśmy tak: Potykając się na progu, i padając na twarz, ktoś to tam wchodzi z zewnątrz, przytnie kapeks, 10 do 15%. No. Czyli wydatki. Ale no co to jest kapec, Bo ja wiem, ale ludzie. Wydatki, okay, wydatki inwestycyjne, nie. które planuje dana firma lub też kraj, ale można się im przyjrzeć i nie wszystkie są konieczne, albo tu i teraz, albo w ogóle, mhm. bo na przykład, ścieżka rozwoju może przebiegać inaczej. Jakby wynajął jakichś speców do tego, to się zbliży do 20. A jak się mocno zaweźmie i nie będzie słuchał wycia tam różnych grup. Interesów w firmie złapie 25, a on wycisnął 28. Krótko mówiąc, w 3 lata spłacił to, ile musiał wydać zakupno kupno tej firmy, z tego, co w niej było. I oni próbują w tym momencie zrobić coś takiego samego, ale efektywność tego w organizmie, jakim jest państwo, nigdy nie jest taka duża, bo są te środki, te, te grupy nacisku o większej sile, niż były w takim telu tak, natomiast jeszcze jedną rzecz tutaj, bo mnie to troszkę rozbawiło odnośnie dzisiejszej dyskusji z panem Januszem. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A mianowicie, Janusza. ponieważ duża część, no nie chcę powiedzieć, że polskich ekonomistów, no, ale <laughs> osób, które coś z ekonomią, no można powiedzieć tak, że, że ekonomistów, no takich nazwijmy, no uważa, że w Rosji dzieje się dobrze. Ale rosyjscy ekonomiści uważają, że się źle dzieje. I to jest takie, no nie wiem, dla mnie bardzo, bardzo zabawne, bo Rosjanie mają bardziej są większymi pesymistami chyba, tak, niż Polacy, znaczy przynajmniej ta część. Nie mówimy o nas, bo akurat mam podobne zdanie niż rosyjscy ekonomiści, ale sobie przytoczmy, tak. Całość jest na ekonomia Rosji, natomiast tutaj jest taki fragment. Zgodnie z wynikami z pierwszej połowy roku nie ma pozytywnej dynamiki deficytu budżetowego, w związku z czym przypominają się realia z lat 1990. Mówi Andrzej Łoboda, ekonomista i dyrektor do spraw komunikacji Bitrive. Wtedy Rosjanie lepiej zapoznali się z pojęciem sekwestracji, czyli cięcie, cięć. Jest to ograniczenie lub zmniejszanie strony wydatków skarbu państwa. Kluczowym problemem pozostaje kurs rubla. Rezygnacja z pozycji wobec dolara o 10% może przyspieszyć inflację o 15% i utrudnić państwu rozwiązanie wielu problemów. No i zobaczy, i oni to tak postrzegają negatywnie, a u nas nie. Z, czego to się, z czym to się wiąże? Nie eee, też nie wiem, może to jest jakaś <gry> głęboko zakonotowana wiara w to, że Rosja jest za duża, żeby mogła upaść. Tak? Znaczy, wiesz, ja, ja nie twierdzę, że ona upadnie, tak, bo tutaj. Ja też nie, mówimy, nie mówię, że upadnie, natomiast... ale. No, Wszyscy rosyjscy ma. ekonomiści twierdzą, że sankcje są bardzo dokuczliwe, bardzo odczuwalne, są problemy z deficytem, są problemy z ustabilizowaniem i utrzymaniem kursu rubla. A w Polsce słyszymy co innego. No ta jedna. Ten jeden przedruk w pewnym znanym portalu ekonomicznym. No, długo się będzie ciągnął za nimi, to na pewno, bo się, się z nich mocno obśmiali. No, ale jeżeli również pan Janusz, pan Janusz bez żadnej grażyli pojazdów. Pan Janusz takie rzeczy mówi, no ja rozumiem, że w czasach, kiedy jego kolega był wicepremierem i odpowiadał za umowę gazową no, no, z Rosją, wszystko widzę, było. Że się, że się, widzę, że się nie powstrzymasz. No, no, Oj, no dobrze słuchajcie. Mamy jeszcze miejsce pierwsze. No, ono jest najważniejsze, bo po raz drugi yy, mamy informacje na temat tego, co się dzieje na rublu, a ma, mieliśmy interwencję głównie na juanie. I wydaje się, że wbrew temu, że nie ma takiej możliwości, to są podejrzenia, że również na dolarze i euro. Yy. No, teoretycznie bank centralny nie ma możliwości na dolarze i euro, natomiast ma możliwości interwencji na Juanie, ona się odbyła w zeszłym tygodniu. Natomiast no, mieliśmy znowuż tydzień wzrostowy. Tak? ten dolar kosztował y, powyżej. No był taki moment, że chyba było 94, euro było 102. Na koniec tygodnia mamy 92 za dolara i euro powyżej 100. No i wszyscy się teraz zastanawiają to jest cała rosyjska prasa cokolwiek otworzycie, jakąkolwiek gazetę, to pierwsza strona jest co dalej z kursem rubla. Co nie jest oczywiście pozytywne dla tego kursu, no bo jeżeli wszyscy się tym martwią, wszyscy o tym piszą, no to jest taka samospełniająca się przepowiednia i pewna spirala. No już, po, no może nie jeszcze paniki, no ale może być blisko, jeżeli się okaże, że będziemy przełamywać następne poziomy. A to jest no wszystko, wskazuje, wszystko wskazuje. Wszystko wskazuje, że, że bank centralny będzie musiał interweniować. Tak jak mówię, już w tym tygodniu interweniował. No, wyglądało to w ten sposób, że Elwira powiedziała, że nie będą interweniować, no potem bank centralny zrobił interwencję. Często Ręcząc się tylko tak tylko robi, tylko informacje, które są dementowane. Tak, no o, o co chodziło? No bo jeżeli oni by zapowiedzieli, no to spekulanci giełdowi mogliby grać przeciwko, um, mogło być to nieskuteczne. A tak, jeżeli oni nie próbują zbijać tego, tej ceny tylko ją powiedzmy stopować, czyli próbować zatrzymywać, no to jest szansa, że w którymś momencie również rynek pod wpływem na przykład jakichś dodatkowych informacji z zewnątrz stwierdzi, że no już ta cena jest wysoka i czas zrealizować swoje zyski. To jest jeden aspekt. Natomiast no, drugi aspekt, no, który bank centralny no, bierze pod uwagę, ale chyba nie ma co z tym zrobić. No to właśnie jest to, co piszą gazety. Czyli jeżeli w każdej gazecie mamy na temat tego rubla i tych dewiz, no to zwykli Rosjanie co robią? No, idą do tych zamienników kupić. i idą kupić jednak, tak? Pamiętajmy, że były takie przypadki, że jak był ten przewrót prigorzina, no to tam mieliśmy mocno powyżej 100, tak? 150, 160 były nawet takie przy dużej ilości, a więc część Rosjan kupiła, tak? Nie, 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 nie duża, natomiast to, co mówiłem, nastąpiło teraz coś takiego, że, że Rosjanie próbują skupować tą walutę. Być może na Biulinie uda się zatrzymać ten kierunek. Natomiast. Natomiast no, tutaj mamy wypowiedzi, możecie je wszystkie przeczytać i do tego zachęcam rosyjskich ekonomistów, to nie są moje wypowiedzi, ponieważ one są dosyć ciekawe. Bo co oni mówią, że obecnie no, sytuacja jest na tyle zła, że bank centralny może uciec się do sprzedaży obcej waluty na rynku walutowym jedynie kosztem dużych rezerw walutowych. W krótkim okresie interwencja Interwencje walutowe banku centralnego mogą być skutecznym narzędziem, czyli uda się zbić, wszystko będzie OK. Ale dalej, przede wszystkim jako środek przeciwko nadmiernej emocjonalnej, no, chodzi o panikę, działania dużej liczby Rosjan. Tak jak widzicie, oni to zauważają, czego nie zauważają, na przykład w Polsce, w polskich mediach nie ma informacji, że Rosjanie wykupują walutę, tak? Dużej liczby Rosjan, którzy spieszą się, aby kupić walutę, widząc, jej widząc, że jej notowania idą w górę. Wraz z wymuszonym zamknięciem krótkich pozycji tworzy się samo napędzający się efekt, który dramatycznie przyspiesza osłabienie, czyli deprecjację rubla. I dalej. Musimy jednak być świadomi, że fundamentalne czynniki, które powodowały stałe osłabienia rubla, nie zniknęły. Czyli... Te interwencje banku cennego przyniosą efekt w krótkim terminie, ale przede wszystkim jest to wielkość, czyli te, te, te problemy przychodów z eksportów, która zmniejszyła się drastycznie ze względu na stosunkowo niskie ceny ropy i gazu. W rezultacie obca waluta wchodząca do kraju nie wystarczy i to jest tu klucz. Słuchajcie, ilość tej obcej waluty wcześniej mieli po prostu dużo, bo było drogo, a teraz jest mniej. A wydatki są większe, tak? I potrzeby są większe. Czyli ilość waluty, która wpływa do kraju, do kraju nie wystarczy, aby wygodnie zapewnić odzyskany import bez znacznego osłabienia rubla. Dlatego interwencja walutowa nie będzie w stanie znacząco trwale wzmocnić rubla, dopóki nie zmienią się kluczowe warunki zewnętrzne i wewnętrzne. Jak czytajmy? No, dopóki nie będzie pokoju. Tak, tak bo skoro mniej przychodzi, mniej przychodzi waluty w rozliczeniach, to to jest jej po prostu mniej. Więc też mniej na ewentualną interwencję może mieć bank centralny. A, z, a zewnętrzne zniesienie sankcji tak. tudzież o, jakieś silne ożywienie gospodarki światowej, które spowoduje, że nagle rosyjska ropa wystrzeli w górę. Do tego dodajmy tak. ograniczenia w dysponowaniu dolarami dla firm i osób fizycznych mm -hmm. w Rosji. Yy, to jest to. I teraz jeszcze jedna rzecz, na którą yy, wydaje mi się, że należy zwrócić uwagę, a zwłaszcza w kraju jak Rosja, będzie to miało znaczenie. Są ci, którzy w razie czego wymieniając sobie te waluty, jeśli im się uda, dostają to tylko jako zapis elektroniczny na swoim rachunku. Ale dominują zwykli Iwany Iwanowy które biegną do kantorów, do zamienników i oni chcą w papierze to dostać. A tego papierowego pieniądza alternatywnego, Nie czyli waluty brakuje. Nie ma. I to jest najbardziej w tym momencie napędzające tak. ten ruch deprecjacji tak. rubla. Tak. Tak, no bo tak, tak. Brawo. Yy, wszystkie dane, które pokazują w przypadku większej ilości. Jeżeli w kantorach chcecie kupić, czy w bankach, tej większej ilości nie jesteście w stanie kupić. A więc jeżeli chcecie większą, to musicie na, szarym, na czarnym rynku ją już kupować na ten moment. Więc Są osoby, które. Takie... kurs się potężnie rozjeżdża. Jeszcze bardziej no tak, niż dotychczas. Tak, m. Tu mówię, przy większych, bo co innego, jak chcecie sobie kupić 100-200 dolarów. A co innego, jeżeli chcecie sobie kupić na przykład 100 tysięcy, czy 50 tysięcy, czy nawet 10 tysięcy, tak nie wiem. Bo braki są zgłaszane na przykład powyżej tysiąca nawet dolarów w niektórych punktach, a więc. Ale czytajmy pana Iwana Samolienko, partner zarządzający BNC Agency. Co on mówi: Przy takim tempie wzrostu wartości dolara i euro, jak to jest teraz, same interwencje mogą nie wystarczyć. Więc on jest bardziej szczepionki. Pesymistyczny. Nawet niż ja, bo ja uważam, że wystarczy. Może po prostu nie być wystarczających rezerw walutowych. A zobaczcie, no. Patrzcie, i to Rosjanie mówią. W końcu dolary i euro. Nie są dostarczane do Rosji z powodu sankcji, widzisz to, co mówiłeś. Dostępna waluta jest wynikiem operacji handlu zagranicznego, pracy biznesowej z partnerami za granicą. Pewien niedobór waluty jest jedną z przyczyn wzrostu wartości dolara w ostatnich dniach. Dlatego głównym niebezpieczeństwem interwencji walutowych, przez, przestrzega przed tą, jest to, że rezerwy nie wystarczą na silną deprecjację walut. Są one potrzebne do stabilizacji systemu finansowego kraju i uzupełnienie płynności banków. Jednocześnie stosowanie interwencji walutowych nie gwarantuje w ogóle osiągnięcia pewnego poziomu umocnienia Czyli tłumacząc to na bardziej zrozumiały język, może się okazać, że po pierwsze bank centralny nie ma wystarczającej ilości dewiz, po drugie jeżeli nawet ma, to może się okazać, że nie zatrzyma to osłabienia, czyli w sumie nie ma takiej ilości, żeby zatrzymać to osłabienie, a nawet jeżeli się uda, to osłabi system finansowy, ponieważ te rezerwy walutowe są potrzebne do podtrzymywania tego systemu. Czyli jeżeli się teraz wakacje bank centralny wypuka z walut swoich, głównie z Juana, no to może zagrozić stabilności całego systemu finansowego i bankowego w Rosji. No. I, I to mówi. Bardzo, ktoś, kto mieszka w Rosji i zajmuje się rosyjskim rynkiem. Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo czarny scenariusz, tak? Ja akurat chyba aż takiego nie mam. Więc wydaje się, że ja jestem taki bardziej właśnie ten. Zachowawczy. No. Zachowawczy. Bo wydaje mi się, że tak. Że jednak bank centralny musi zareagować, no bo jeżeli nie zareaguje, no to to może się przerodzić faktycznie w panikę. Tak. No i potem już nie będzie miał sensu reagowanie, rozumiesz, tak? Musi. Bo jak nie teraz, a już zaczął reagować w zeszłym tygodniu, a więc skoro już zaczął reagować, to będzie pewnie chciał to kontynuować, żeby zatrzymać. Tylko ta skala I... tej reakcji w tamtym tygodniu to zaczęła się od 1,7 miliarda dolarów. To niedużo. Mhm przy głębokości... No dobrze, zobaczymy, tak, tam jest płytki ten rynek, oni dużo nie mają, moim zdaniem, w tych rezerwach, tak. I wydaje mi się, że jest szansa, że to zatrzymają, jest też scenariusz, że się nie uda, zobaczymy, natomiast jest, że sam szansa zatrzymają, natomiast jeżeli sytuacja nie poprawi się, głównie w Chinach i ta ropa rosyjska nie zacznie drożeć, no to będzie za dwa miesiące następne uderzenie. Bo takie uderzenie mieliśmy w grudniu. Tam była taka lekka panika. Teraz mamy takie uderzenie po właśnie y, sprzedaży tych Dewiz. To, to co, co mówię Dewiz, y, po wypłacie tych dywidend i sprzedaży. No tak, sprzedaży Dewiz przez firmy. Yy, I może się okazać, że oni im się to uda, natomiast na Jesieni w którymś momencie to i tak do nich wróci. I, oni, i o tym też mówią ci ekonomiści, że jeżeli się nie, nie zmienią kluczowe warunki zewnętrzne i wewnętrzne, a w mojej ocenie one na ten moment, znaczy nic nie wskazuje, że się zmienią, tak? Nic nie wskazuje, że się zmienią, a mogą się pogorszyć, jeżeli by jeszcze Rosjanie dodatkowo zaczęli przegrywać na froncie. Bo to byłby następny taki element, który by no, zwiększał te, te ruchy w Rosji, nie? Ja zawsze lubię e... patrzeć na to, co. Nie wiem, właśnie... co... Wiesz, nie wiem, co będzie na przykład też z ostrzałami Krymu, tak? Bo tam ludzie próbują faktycznie wypoczywać. E... No, jeżeli Parizm. się okaże, no, że powiedzmy nastąpi eskalacja na, na Ukrainie, no to negatywnie się to odbije na róg. Wtedy, moim zdaniem, rząd nie będzie w stanie utrzymać tego kursu. Wiesz, nie ja nie jeszcze dasywałem. zawsze patrzę na wypowiedzi ludzi, którzy reprezentują firmy. Może to jest troszeczkę bardzo moje i osobiste, ale firmy z nazwą Alfa. Oni hmm. mają naprawdę jakiegoś hopla pod tym względem, i wszystko, co się nazywa Alfa, Alfa. Alfa jest związane w umysłach Rosjan ze służbami. Ze służbami. I jeżeli człowiek z firmy tego typu Alpha Forex, czyli i cwaniaki działające na rynku Forex, ale jednocześnie ci ze służb, i oni mówią, że interwencje walutowe niosą ryzyko proinflacyjne, chociaż nie chcą podpaść tutaj bankowi centralnemu, i mówią, że trzeba trwale wzmocnić rubla, bo konieczna jest jakościowa zmiana innych param podstawowych czynników, bo inaczej będzie źle. To znaczy, że jest coś na rzeczy. No. A to też jest taka ciekawa wypowiedź, bo jest nawet taka prognoza Artem Dew, kierownik działu analitycznego A, -A, A Markets, mówi interwencja finansowa banku centralnego oczywiście mogą, dość mogą być dość skutecznym środkiem, jedynie w krótkim okresie. Wzmocni to rubla, podniesie jego, jego kurs w stosunku do, do tradycyjnej pary walutowej. Ale dalej pisze. Przewiduje ostry skok, euro do 150, 170, a następnie stabilizację. Wtedy sytuacja będzie już krytyczna i potrzebne będą zdecydowane środki. No, jak dla mnie to trochę odjechał. Ale poczekaj. E, ale. Gdzieś coś ostatnio ktoś już zbliżony do banku centralnego mówił o takich parametrach 120, 150 przynajmniej. Tylko czy to było za dolara, czy za euro, ale. To już nie jest pierwsza wypowiedź, która podaje taki przedział. Tak, i teraz by. słuchajcie, najciekawsze, co łączy jak gdyby ten punkt, i na tym byśmy skończyli, co łączy ten punkt z kredytami mieszkaniowymi, bo bardzo ważna rzecz łączy. Aby uniknąć takiego ryzyka, bank centralny powinien podnieść główną stopę procentową z obecnych 7,5 do 8,5. Dodatkowe konieczne są cięcia wydatków budżetowych o 10%. No, już w tym roku oczywiście. Wszystko razem, moim zdaniem, spowolni rosnącą stopę inflacji, zmniejszy ryzyko dla gospodarki kraju. No czyli, a mamy 21 lipca posiedzenie i będzie dyskusja na temat właśnie zwiększenia stóp procentowych. To jest raz, dwa. O tym, czyli że takie... będziemy mieli do wyboru zło? Albo mniejsze zło. <głos> Zależy <głos> dla kogo. Ale generalnie tu tak. są dwa elementy, które już się też wcześniej pojawiły gdzieś, więc uważam, że to jest pewne anonsowanie, bo 10% redukcja i tak, tak, budżetowych tak, tak, to jest tak. raz. Gdzieś A już było. Ja myślę, że to jest pewnik. Nie? Że z 7,5 na 8,5. Przypomnę też tak. wszystkim, że tak na chłopski rozum, rzeczą naturalną jest, że inflacja jest zawsze powyżej. Przepraszam, y, musi być poniżej stóp procentowych, jakie są, no bo y, to musi zapewnić, że bank centralny, pożyczający nawet pieniądze y, z innym bankom, żeby nie stracił na tym, prawda? Więc jeżeli 7,5 jest stopa procentowa podstawowa w Rosji, to no. znaczyłoby, że ta inflacja na pewno nie jest dwa z groszami, tylko jest wyższa. No, podają 2,5. Tylko, żeby godziwy był zysk, który na zachodzie wynosi na przykład 1,5 punktu powyżej inflacji, to by znaczyło, że nawet 6, co i tak jest absolutnie pewnie z 10% poniżej tego, jak jest naprawdę, ale pokazuje, jak nierealne wskaźniki podają centralne instytucje statystyczne Rosji. Tak. No bo to okazuje się, że jeżeli ktoś ma lokatę na 6%, no to zarabia 3,5% na czysto i nic nie musi robić w tej Rosji, tylko żyć jako rentier z tych jakoś z chętnych z tych brak, lokat. bo nie ma skąd pożyczać, nie? A jakoś brak, tak? Ale tylko to wiesz, problem jest, bo to jest w tych w rublach, nie? A, a, a więc a więc ten rubel spada, nie? No słuchajcie, śmieszne to. Natomiast no pokazuje, słuchajcie, że no ten rynek znaczy bank centralny będzie miał trudny orzech do zgryzienia, bo jeżeli e, rozwali rynek kredytów, no to może być problem. A jeżeli nie podniesie tej stopy, to wydaje się, że może nie mieć takich rezerw walutowych żeby długotrwale no. utrzymywać i stabilizować ten kurs rubla. Opinii kontrolnych no takie... jest dużo. No w końcu słuchaj, zaczynają się to, o czym mówiliśmy, takie trudne decyzje. Przestrzegaliśmy komu... o tym już jakiś czas no. temu. No. Komu, 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 komu tak, czy tym kredytopiorcom, tak, spowodować, że nie będą mieli Kłaniam jak się. spłacić tych swoich kredytów, co też uderzy w banki, nie? Bo to nie jest Ja się obawiam, starsze. że oni podejdą do tego, tak jak Stalin. Śmierć jednej istoty, straszna rzecz. Śmierć tysiąca osób, tragedia. Śmierć miliona to już tylko statystyka. I oni popatrzą, mamy 40 milionów tych, którzy żyją z transferów socjalnych, a tylko 12 milionów tych, którzy wzięli kredyty. No to wiadomo, kto musi oberwać. Kredytobiorcy. No, wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak. Tak, tak, tak. No wydaje się, że tego, wiesz co, że oni podnoszą, podniosą tą stopę. Ja to spuentuję w ten sposób. Miłość do Rosji i Putina wymaga poświęceń od obywateli. Tylko wiesz, może się okazać, że tak podniosą tą stopę, ta inflacja zacznie rosnąć. Co prawda otoczenie, i tu jak gdyby jest taki mały, małe światełko, bo otoczenie biznesowe teraz na świecie jest deflacyjne. Tak, a więc wszędzie dookoła będzie ta inflacja spadać. A w Rosji będzie rosnąć, nie? Pomimo tego, że ona już jest wysoka. O... Ale w Rosji zawsze no z... coś było inaczej niż wszędzie. No zobaczymy, tak? No ja bym obstawiał, że te stopy pójdą w górę i że to nic nie da. Albo da na jakiś krótki. Znaczy, na no jakiś tam oddech może, może faktycznie dać. Wiesz, no może być też sytuacja taka. Znaczy, bo problem jeszcze z tym podniesieniem, dlaczego uważam, że to nic nie da? Bo w zeszłym roku podniesienie tak drastyczne, no było tym takim super ruchem Elwiry, nie? Wszyscy byli tam zachwyceni, ale oni mieli poduszkę finansową w postaci nadwyżek z tej ropy naftowej. Tak. Więc oni sobie, jak gdyby, mieli takie dwa mocne rewolwery, tak? Czyli i podnieśli i nadwyżka i potem sobie mogli schodzić z tego, bo mieli cały czas za dużo tych dolarów i euro i w sumie nie wiedzieli, co z nimi zrobić, znaczy wiedzieli, bo już we wrześniu ich nie mieli, tak, bo wszystko poszło na zbrojenia, tak, natomiast, czyli 220, słuchajcie, 7 miliardów nadwyżki i okazało się, że z tej nadwyżki prawie nic nie zostało już we wrześniu, a w tym roku tej nadwyżki nie będzie i to jest też problem, wiesz, bo ona będzie około prawdopodobnie 50-60 miliardów będzie nadwyżki, tylko, że ona zostanie wypracowana z Indiami. Aha, za pieniądze, które tam dalej zalegają w bankach. Dobre, dobre. No, no. no, no i dopóki grupy. się nie ruszy, wiesz, importu, nie wiem, większego indyjskich leków, tekstyli, i, i, a to, to długi proces, no to, no to szybko się tego nie zmieni. Czyli jest możliwe, że rosyjska władza będzie pchała własne firmy, w jakiś sposób je stymulując do tego, żeby zaczęły robić zakupy. Już to, to robi. Towarów. Już to robi. Tak? A, Już to robi linia. Tak, tak, tak. Już, to robi. Już tak, tak, tak. Już są zachęty. Co oni tam ostatnio? Te płatności w Dirham, w rupiech. Tak, tak. Są jak na, jak na baczy zachęty. No cóż. A... No nie zobaczymy można powiedzieć, jak że to nie próbują. I słuchajcie, przynajmniej półtorej godziny, no i jest całe nasze tygodniowe zestawienie. Cóż, dzięki temu. Dosyć ciekawe. Nie, no, bardzo ciekawe. Szczególnie ten punkt pierwszy. Czasie. Tak, w mojej <laughs> ocenie, słuchajcie, dochodzimy w końcu do bardzo ciekawych takich. O, I to ciężer, to że wakacje, nie? Ja powiedziałem, ja tak, ale... że to będzie tak bardziej na jesieni. Takie Rzeczy z października, i takie... listopada i grudnia, które mówiliśmy, że pewnie się zdarzą i od... odsądzano nas od czci i wiary. Sorry, ale meldują się grzecznie jeden po drugim. Jak karne rosyjskie no. wojsko. No i teraz wiesz, no taki wybór, czy, czy zniszczyć swoich, no, swoich obywateli, tak? Zabierając im często dom, czy też... No, ratować, powiedzmy, pozostałą część, czyli działać przeciwko inflacji. No bardzo trudne wybory, bardzo trudne wybory. Ja myślałem, że one będą tak jak mówię we wrześniu, a już widzimy, że one są w lipcu. Może tak, dokonują tych wyborów, sygnalizują je w lipcu, ale próbują wszystkim mówić, że dopiero we wrześniu będą wchodziły w życie. Uważam, że tym razem to będzie no, tak. jednak szybciej. Szybciej, szybciej, szybciej. No, zobaczymy, jak się to będzie, słuchajcie, rozwijać. No, sytuacja jest też dynamiczna. Dobrze, to nie przedłużajmy w takim razie. Zostawmy sobie i naszym widzom jeszcze szansę na spędzenie niedzielnego popołudnia w sposób jaki będą chcieli. Co prawda ja mam jeszcze jedno nagranie dzisiaj. O, jakieś zaproszenie na live'a jeszcze do kolegi z Zlekko nie ma. O. Niedzielę u mnie wieczorem wyglądają no trudności. Pracuj jednak. No. I jeszcze jestem, jak słychać, chory. No, jeszcze chory, no to już super. Więc słuchajcie, jeżeli się podobało, no to zachęcamy do subskrypcji, do lajkowania, do wspierania Komentować. naszych kanałów, do komentowania na Patronite, YouTube. Wirtualne kawy, jeżeli ktoś ma ochotę. Dokładnie tak. Ja się I uczę pamię... tego, więc możesz <noise> 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 Pamiętajcie, lajki powodują, że jest to wszystko wyżej pozycjonowane. Jeżeli macie ochotę nas wspierać w każdy możliwy sposób, nawet zaczynając od tego rozrzucania informacji, linków do naszych filmów, tak. jak najbardziej dziękujemy za to. To nam wszystkim pomaga. Dawajcie rady z reklamami i to wspieranie naprawdę powiem szczerze patrząc na to ile fajnych kontentów, miejsc powstawania ciekawych materiałów w internecie się pojawiło które de facto są dla nas konkurencją tak pod wieloma względami ale mhm. po prostu wy moi drodzy widzowie macie w końcu większy wybór niż ta papka która jest podawana w mainstreamowych mediach a co niektórym oczywiście już się nie podoba to że my takie rzeczy podajemy bo już nas próbowali podgryzać i atakować, i potem się okazuje, że gdzieś w Stanach jakiś think tank yy, neokonserwatywny wrzuca informację, że w sumie to lepiej, żeby tej Ukrainy do NATO nie przyjmować. Po czym bezrefleksyjnie dziennikarz w Polsce robi z tego materiał i pisze, Stany Zjednoczone nie chcą Ukrainy w NATO. Mm. A, niestety. I my zwracamy znacznie... uwagę na takie rzeczy, bo myślenie jest po to, żeby go używać. Tak, dziękujemy. dziękujemy. Zapraszamy na materiał Andromedy. Tutaj widzę, że cześć. Na materiały Zapraszamy. kapitana. Ja na dzisiaj wszystkim dziękuję. Miłej nocy. Cześć. Do usłyszenia. Wszemi wobec. Hej. Cześć.